Ale myślę, że... Wow! Stoi tutaj wielka, jebana dźwignia. Ale teraz się dopiero domyśliłam, że może użyjemy tej dźwigni. Rozpoczynamy nagrywanie, zobaczymy co się stanie. Wokół mnie same są panie. A ja idę na kąpanie, bo muszę wykąpać swoje prącie. Bo ktoś może czysty na nim siądzie. A jak dziś nie siądzie, to siądzie jutro. I mogę pobrudzić tej osobie futro. What the fuck? Tak, tą piosenką chciałem rozpocząć dzisiejszy cykl Uncharted The Lost Legacy. Kolejny odcinek. Mamy już wszystko opędzlowane na tej kurwa planszy. Wszystko zrobiliśmy. Jesteśmy tacy zajebisty. Znaczy ja jestem taki zajebisty. Pasztet zajebisty. Wpierdalaj. Więc jadę teraz prosto. Fraser, tam gdzie są wodospady. Muszę cię o coś spytać. No mów co. Śmiało pytaj. Ty i Nathan Drake. Tylko praca? Nie, to Ruchańsko. Tak, w większości. Ha. Boże. Ale jak? No srak, wsadziłem... Ej, kto, ale ty nie możesz pić z moich wyborów życiowych. Dokładnie. Asad? I tamten żigolo z funduszu powierniczego? Nigga, byli tylko please. Środkami prowadzącymi do to celu. Tu? Ale Drake nie był taki zły. Moim zdaniem za bardzo się mądrzy. To nie tutaj, prawda? Nie, to nie tutaj. Fakt, bywa wkurzający i to bardzo, ale ma ten swój szelmowski urok. Było miło, ale to zamknięty rozdział. Lepiej nie mieć za dużych oczekiwań. To prawda. A powiedz... Miał dużego fiuta? Czy na zmianę, czy każdy zaczynał gadać coraz głośniej? Jaka złośliwa, głupia małpa. Pierdol się, tyle ci powiem. Rozumiesz to? Rozumiemy się, koleżanko. Proszę się ode mnie odpierdolić. Musimy wjechać tutaj tędy. Moglibyśmy wjechać tym drugim mostem. I chyba tak zrobimy, tym mostem zrobionym z liści. A to i tak, kurwa, też nie tędy. Musimy się cofnąć. No dobrze. Wjedziemy i tak. Proszę się o nic nie martwić. Panie i panowie. Są tacy, co stają na głowie. Panie i panowie. Są tacy, co stają na głowie. Coś mnie zastanawia tutaj, w tym czymś, co leży na ziemi. Z tej strony. No ale dobra, podjedźmy tu. Zobaczymy, co nas czeka. Jaka przyszłość nas czeka. Masz ty godność człowieka? Możesz sobie obrażać tych, co zasłużyli. No i idziesz? Będę za tobą. No dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Niesamowite. Widzieliśmy już to. Aha, i dobra, ile i teraz się pojawiło to. Przyćpienie czegoś takiego? Tydzień? Lata. Dziesiątki. Dwa lat. Tygodnie? Ojsalowie mieli smykałkę do rzeźbiarstwa. I do prowadzenia wojen. To prawda. Nie wolno prowadzić to wojen, też. Pamiętajcie. W ten sposób upamiętniali swoje zwycięstwa nad Persami. Nad piersiami. Chyba dzielnie walczyli. Zgadza się. Niestety nie przetrwali. Ale nie ma tego złego, prawda? No pewnie, że prawda. O, jakieś dildosy tam są koło niej. Który kształt? To rzeźbienie wygląda dokładnie tak samo, jak na dysku. A widzisz? I co to znaczy? Gówno. Ale myślę, że... Wow! Stoi tutaj wielka, jebana dźwignia. Ale teraz się dopiero domyśliłam, że może użyjemy tej dźwigni. Chciałem ją chwycić, R2. Jakim jestem, kurwa, debilem. Zatańczymy? Postaraj się niczego nie... Nie pyskuj. Dobrze, nikogo nie zabiłem. Co jest? No co może być? Mechanizm, no. Serio, jeszcze pytasz, kurwa. To dopiero wielkie wyjście. A wjeżdżamy tam samochodem? Nie, chyba nie. Tego się nie spodziewałam. Ale moglibyśmy. Gotowa? Tak, tylko... Trochę mnie wcięło. Nie możemy. Serio, trochę cię wcięło? Naprawdę coś takiego? No bo kurwa, bez przesady, no. Okej, jest to spektakularne, ale przecież widziałaś już tyle rzeczy, kurwa, łącznie z tym, że cię Yeti gonił. Nie, chyba jej nie goniły te Yeti. Welcome to the Himalayas! Kto to wybudował, kurwa?
komu się chciało to budować? Komu, kurwa, komu? Ja pierdolę. No ładnie, ładnie, trzeba przyznać. Witaj w ścisłym centrum Halebidu. Halebidu? Ostatnim znanym miejscu, w którym widziano kieł. Ładnie tu. No, co? Co chcesz powiedzieć? Co? Co jest? Nie uważasz, że między posągami Ganesi powinno być coś w rodzaju tamy? Tak? Rozpadła się ze starości? To jak tam wejdziemy? Na pewno znajdzie się rozwiązanie na ten problem. Ta. Spójrz na koronę. Ktoś ją uszkodził. Ktoś? Faktycznie. A może miała trepanację czaszki? Strażnica. Pewnie Persowie nią weszli. Słuchałam o tym miejscu od wielu, wielu lat. A teraz widzę je na własne oczy. I dlatego usiadłam i sobie siedzę i mam w dupie zrób to miejsce, zdjęcie. Tak? I wyślij tacie. Na pewno. Chyba co? Sobie żartujesz, co? Nie umiesz co? Obsługiwać komputera? To weź zdjęcie i mu je pokaż. I tata nie żyje, chyba co? Na takie gesty jest już trochę za późno. Oj, nie wiedziałaś, co? O, Boże, nie, proszę. Daruj sobie. No ta też sobie ofiarę zrobiła, może kurwa. Pójdziemy do Halebidu. A kiedy się zaczną całować? Chodź. A to nie są... One wyglądają w sumie trochę, jakby były starszym odpowiednikiem z The Last of Us, z tego dodatku. All this time, I thought you were dead. Yeah. Tam była właśnie ta młoda i ta druga, Joel, i kurde, jak ona się nazywała, nie mogę sobie przypomnieć teraz. Aż trudno w to uwierzyć. No, fajnie by było, gdybyś zrobiła zdjęcie, myślałem, że... W tej pracy, rzemieślnicy, budowniczowie. Tak. I dzieło przetrwa. Budowniczowie z Petrobudowy kładziemy lachę. Tak, niech błysn- niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102. He. Pić życia rozkosz, więc cóż nam to szkodzi? Nawet do nas dochodzi. Nie wiem, co oni tam jeszcze śpiewali. To był Tata Kazika oczywiście. Płyta Tata Kazika. Tę burzę włosów każdy zna. Przy ustach dłoni chwiejny gest. Jedna z najlepszych płyt kultu w ogóle ever. Mówię, jedna z najlepszych płyt ever polskich. I don't know where I'm going. No dobra, jest tu wysoko, ale można spaść niżej. Nie mogę nigdzie zdjęcia zrobić, a myślałem, że to będzie taki oczywisty. A raczej to, co z nich zostało. Gdzie to było? Wykryłem skarb jakiś, coś zabrzęczało. Halo, halo. O nie. Tu coś zabrzęczało, zdecydowanie. Tu kurwa coś brzęczy. Gdzie mi tu kurwo brzęczysz? Dobra, już widzę. No i mamy jakąś skrzynkę. Dobra, schody na dół szukamy, tak? Aha, tu są. O co, kurwa? O co chcesz zaczepiać liny? A, tu, dobra. No dobrze, no to tu... Okej, gotowa? Nie wiem. Patrz, jak to zrobiłam pięknie, hop. Hop, 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 babę ruchał chłop. Also 40. I know your grandparents. No, shut up. I'm 40! Szukaj drogi w górę. Tu jest zdjęcie, o, dawaj. Pod wodospadem jest jakaś budowla. O, stryk. Pod wodospadem jest budowla? Gdzie? Co ty pierdolisz? A chyba nie mam tu wskakiwać, nie? Czy nie? Kurwa, już nic nie wiem. Czekajcie, gdzieś usłyszałem tutaj.
dzyndzel jakiś, więc może tu jest skarb. Halo, skarbie? Skarbie, jesteś tu? Skarbusiu? Skarbeniu? No to w górę. W górę serca wznosimy je do pana. Tu powinien być skarb, prawda, czy nie? Czy ja się mylę? Mylę się. A może tu? Kurwa, nie wiem. Serio, już nie wiem skąd dobiega. Z bliska robią jeszcze większe wrażenie. A będziemy jeszcze bliżej. A rzeczywiście, jesteśmy blisko i... A ja to ja nawet nie wiedziałem, gdzie jesteśmy. Dobra, jebać ten skarb. Na co mam skoczyć? Na jego łapę? Kurwa, jakie wielkie są te słonie. Całe szczęście, że można się było chwycić, bo jakby się nie można było chwycić, to by było chujowo. Dobra, stamtąd przyszliśmy. No ślisko tu jest, szczerze mówiąc powiem. Ups. Upsi! One more time! Chodź, tędy. To na pewno bezpieczne? Nie. W kółko mnie o to pytasz. Najlepiej po prostu przyjdź. O nie, kurwa! Zapomniałem, że nic nie mogło się stać, no ale mimo wszystko. To na pewno nie jest bezpieczne. No a co ty? Dasz radę wrócić na górę? Da, idź dalej, dogonię cię. Kurwa, co jest? No ja domyślam się, że... No właśnie. Tak domyślam... O, to się kruszy. Dobra, uff. Myślałem, że to się będzie kruszyło. Spoko, dam radę. Oj, nie wydziwiaj. No, wskakuj. Nie wiem, ja bym tak chyba nie umiał, kurwa, robić takich cliffhangerów, kurwa. Troszkę chyba nie. Myślałam, że dane się usuwa przeszkody. Chętnie ześlę ci je na drogę, jeśli na tym skorzystasz. To dlatego strzegł Halebidu? Jest też panem Fortuny. Pan Fortuny. Zapewnia pomyślność i sukces. Jasne. Gdzie mamy iść? To fajnie. Stąd przyszliśmy. Aha, dobra. Naprawdę nie ma innej drogi? Ha! Dobrze się bawi? No ba! Aha, dobra, już widzę. Oj! Zły przycisk nacisnąłem. Ale nic się przecież nie stało, prawda? Nie, nic się... Dawaj. Dobrze się bawi? Tak, świetnie no się bawi. Nie. Jezu, jakie one mają szczęście, że tam akurat są takie rzeczy. Znaczy, ja tego nie znoszę generalnie, ale... Ale w tej serii mi to szczerze mówiąc jakoś specjalnie nie przeszkadza. Nigdy nie robiłam nic tak szalonego. A spałeś kiedyś z kobietą? Co? Nie, nic. Tędy nie przejdę. Okej. Ja pierdolę. Jakie to jest niemożliwe do zrobienia. Ale miło, że się udało, no mimo wszystko. Nie ci idzie, czajna. Dzięki. Będzie lepiej, jak dotrzemy do korony. Co ty nie powiesz, czajna. Odpukać. Na pewno gdzieś jest, ale tu go nie spotkamy. Skąd wiesz? Nie ma jaj, żeby wejść tak wysoko. Myślisz? A chyba on nie musi mieć jaj, wiesz? Ktoś może za niego to zrobić, w sensie jego ludzie. Kunta kinte, kurwa mać. Okej, teraz tędy. Hop, hop, hop. Chyba wiem, gdzie możemy przeskoczyć hop. Do korony. Jeszcze kawałeczek. Myślisz, że wiesz? No, pewnie, że tak. To akurat było przewidywalne. Lepiej się pośpiesz, zaraz spadnę. Dobra, kurwa, no, podciągnij się, dawaj. Spoko. Jest luzik, przecież widzisz. I teraz sobie zwalcie koń. Znaczy no, wy nie akurat. Co to za wiadomość tekstowa? I jak? Przepięknie. Powiedz. Powiedz czemu? Jak stąd zejdziemy, co? Chyba nie musimy schodzić. W sensie tam na linię zrobimy tak. Yeah.
Okej. Widzisz, wystarczyło tak zrobić. A ty, głupia, myślałaś, że co? Hop. To nie jest kamień taki? Okej, pewnie, że to jest kamień taki. Dobra, tu jest chyba stabilnie. No pewnie, że jest. Nie zapeszaj. Okej, tu jest jakaś głowa lwa, tak dobrze mówię? Kamulec. Oto i nasze wejście. Możesz podziękować Persom. What? The fuck? Ała. Co tu jest? Wow, niezły pocisk. To naprawdę jest pocisk. Persowie mieli trebusz. Trebusz. Trebusz? Nie możesz powiedzieć katapulta, jak normalny człowiek? Trebusz to rodzaj katapulty. Strzela cięższymi pociskami, jak ten. I na dalsze dystanse. No tak. Nauczyłaś się tego w wojsku? Sprawdziłam w Wikipedii, jak normalny człowiek. Wchodzimy do dziury! Wiem, że lubicie wchodzić do dziury, ale najprawdopodobniej jeszcze nigdy w żadnej nie byliście. Tak to jest, jak się ma lat 16, albo nawet 18 i się jest przegrywem. Hop. Gotowa? Zaczynaj. No i co ja mam zrobić? Niezwykłe. To starzy kumple. Parashurama i Ganesha. Ganesha, Parashurama, kurwa. Jak to brzmi infantylnie. Parashurama, Ganesha. Oni czasem wszczynają bójki ze sobą nawzajem. Nie wygląda to tak. Ganesha nie ma nawet broni. Co, mam na tego Gamesie skoczyć? Tak jest. No i co dalej? Gamesia, Sresia, Dupesia. Aha, okej, już widzę co dalej. No, schodź nisko. Dobra, hop. Jo. Tak po prostu wyryli to wszystko z boczu góry? Tu coś jest? Wygląda. Rób zdjątko. Kurwa, naprawdę im się chciało robić coś takiego, ja pierdolę. Dobra, tam jest jakiś skarb, ale... A nie chcę mi się go szukać. Sam się znalazł, proszę bardzo. Pyk, waza. No pewnie wsadziła sobie tę wazę w dupę, kurwa, najprawdopodobniej. Co tu jest? Zabarykadowali drzwi. Nie wyszło im to na dobre. No nie wyszło. Pewnie nie myśleli, że Persowie skoczą im na głowy. Po dwóch najazdach powinni być przygotowani na wszystko. Może po prostu nie wierzyli w porażkę. A może nie chcieli? Wyparcie! Tak jak gdzie jest Nemo. Jak te rekiny wypierały, pamiętacie? Jestem miłym rekinem, nie bezmyślną maszyną do pożerania. Okej, tutaj nic nie ma ciekawego. No dobra, przeszedłem tutaj dookoła i tutaj... Kochana, tutaj nic nie ma. Nie chcę cię martwić. Gdzie idziemy? Mam znowu iść po tych schodach? Mogę pójść, dla dobra sprawy, ale... Co, mamy znów wyżej wchodzić? Bez sensu, kurwa, trochę, prawda? Jakieś wyjście. No to nie tu, nie w tym miejscu. Tu też nie widziałem niczego specjalnie. To musi być gdzieś na dole, kurwa. Tu jest. Tędy. Ale mieliśmy szczęście, co? Zobacz, broni pancerze. Miałaś rację. Czasem mi się zdarza. No dobra, trochę dostali w pierdol tutaj. A, wygląda raczej na perskie i hojsalskie. Pierwsza linia obrony. No chyba tak. No to się to trochę tutaj ponapierdalali, chłopaki. To co, świeżak? Ponapierdalamy się troszeczkę? To co, świeżak? Sparing wieczorem. Ponapierdalamy się troszkę, co? Tu coś jest? Nie. To tylko odbłysk był. A jednak. Całkiem nieźle nam idzie. Ej, to kolejne z tych drzwi. Dobra, gdzie tu jest jakaś błyskotka? Tu jest. No wiem, że tu jest. Widzę. I co to było? Sztuczna szczęka. Zajebiście. Grille. Oni mieli grille wtedy już. Ekstra. Zobacz. No i wsadzamy tutaj. Nie wsadzamy. O, miło. To akurat działa. Patrzcie, jaka mądra. Wow! Wreszcie trochę światła. Ładnie tu. Zupełnie jak w krypcie. No trochę tu jest trupów, że tak powiem. Kopanie zmarłych nie leży w naturze Hindusów. Są zwolennikami kremacji.
To piękna ceremonia. Antyishti, z sanskrytu, ostatnia ofiara. I tak, to piękna ofiara? Ceremonia. Hindusi wierzą, że ciała to tylko pożyczone naczynia, które po śmierci trzeba oddać. No trzeba oddać. To ciekawe. Tylko widzicie, z tym spalaniem jest tak, że ono nie jest ekologiczne wcale spalanie. Natomiast naturalną koleją rzeczy jest to, że ciało umiera i gnije. Gnije po to, żeby mogły się nim pożywić zwierzęta i robaki, które i użyźnia glebę, powodując, że na tej glebie coś wyrasta. I tak jest. I tak powinno być od setek lat, więc spalanie to jest zupełnie inna forma. To z jednej strony spoko, fajnie i tak dalej, bo nie zajmuje miejsca, ale po pierwsze jest to zanieczyszczanie środowiska, bo to jest zanieczyszczanie środowiska, no a po drugie nie jest to w zgodzie z naturą. To tyle z mojej strony. To już wiecie. Przez te drzwi nie przejdziemy, ale tutaj coś jest, przez co przejdziemy. Ej, tutaj. Obsiu. O, nie chciałbym spaść na takie kości. Jezu. Więcej ich, co? To tutaj. Ładne, kurwa, pobojowisko. Nawet to ich nie ocaliło. Ostatnia bitwa hrabiego Barykenta. Mówimy nie. Co tutaj mamy za skarb? Wachlarz! O, to pewnie wachlarz był. Znalazłam przejście. To fajnie. Tutaj, dobra. A tu coś jest? Nic tu nie ma. No to dobra, przechodzimy przez te trupy. Nadine, pomóż mi. Pomóż mi z nim. Jasne. Chodź, staruszku. No mógłby być twoim pradziadkiem pewnie. Aha, to jest ta sympatyczna część. Przepraszam. Jak milutko. Jaki bezczeszczenie zwłok. Zbliżamy się do celu. Obyśmy nie skończyły jak oni. Te twoje filozoficzne teksty mi się podobają bardzo, Chloe. Tu nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Możemy zapierdalać sobie tutaj. Okej, okay, tutaj już widzę, że czekają na nas zagadki. Oby tylko nie zalała nas teraz woda. To co, dźwignia? Dźwignia. A to ci dopiero. Okej, okay. Trzeba pewnie tak poustawiać co je, żeby jest? Cienie padały ustawiam, na nie, czy coś takiego? Że jakiś mechanizm, który otwiera te drzwi. No co ty? Okej, okay. Po lewej stronie siwa daje parasiuramie topór, a po prawej mamy parasiuramę, który odcina gana sikieły. Mhm. Chwila. Toporem? To. Zaraz, tym, który siwa wręczył parasiuramie? No. Tak. To chore. To chore. Malka. Naprawdę to dla ciebie jest chore? Otwórzmy lepiej te drzwi. Mhm, dobra. To musi być pasować to do tego. Jak to wszystko działa? Wiesz, obawiam się, że to wyjdzie w praniu. Spróbujmy tak. Dobra, ta część się właśnie odsunęła. Cień też się poruszył. Ej, zajebiście. Teraz czekajcie tutaj. No. Spróbujmy tego. Ty pójdziesz tam. Chyba wiem, co jest tam. Wiesz? No, co ty? Spróbujmy je ze sobą. To może być niezła zabawa. No nie pasuje, tutaj jeszcze jedna część. Nie kapuje tego trochę. Nie ma dla nich miejsca. Nie, nie rozumiem. Aha, okej. Okay. A może? No nie, chyba za daleko. Aha, dobra, 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 czekajcie. Okej, co dalej? Teraz to. A teraz? Tak, idziemy na jednego. No. Tak. Teraz tak. Kurwa, nie tak. A może właśnie tak? Kurwa, nie wiem. To są tylko cztery te. Jak to teraz wygląda?
Dobra, chujowo to wygląda. Z tym jest jakiś problem, z tym środkowym. Co robi drugą część tego kła? Aha. Dobra, to musimy zrobić to tak. I teraz tak. I tu mamy kieł. Basę. Nie pójdzie na środek. Kurwa. Dobra, już wiem, jak pójdzie to na środek. Nie. Cicho bądź, już wiem, jak to pójdzie na środek. To pójdzie na środek tak. 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 Teraz tym. Teraz na środek. A to na koniec. I kto jest mistrzuniem? Ja. Dziękuję bardzo. Chyba się udało. Mamy to. Drzwi otwarte. Ma się ten dryk. No ma się ten dryk. Sala i tygrys. Sala i tygrys. To lecimy. No to lecimy. No wsadź to. Trzymaj kciuki. No, oczywiście, że drzwi się zamykają. Co mogłyby innego drzwi zrobić? To tak ma być? Nie wiem. Tylko nas nie zabij. Oj, nie marudź. Gotowa? Przekręć to. Ostrożnie. Ale się coś zaraz rozpierdoli. Niezwykłe. Na słodkiego siwe. Na słodkie. Z ust mi to wyjęłaś. Słodki siwa. Poleciała woda, pogasły pochodnie. Zaraz pożegnamy się z wami godnie. To wygląda jak kamera, tak się otwiera, migawka w kamerze. Bez paniki. Wszystko będzie okej. Okej? Gdzie w takim razie jest kieł? Nie wiem, to wszystko nie ma żadnego sensu. Ma, i to dużo. Hojsalowie zwyczajnie nas wyrolowali. Co ty pierdolisz? Skąd ty wiesz, że ktokolwiek nas wyrolował? Czemu ona wyciąga takie pochopne wnioski? Cieszę się. Nie, posłuchaj mnie. Ganesia jest symbolem... Halebi. A Shiva jest symbolem... Beluru. Czyli dawnej... Dawnej stolicy. No właśnie. A jeśli król wybudował to olśniewające miasto, żeby było atrakcyjnym celem najazdu dla Persów? Aha. Stara stolica poszła w odstawkę. To miejsce było przynętą. Pozwolili je splądrować, żeby ochronić Belur. A, cwaniaki jebane. Założę się, że ten kieł w ogóle tutaj nie trafił. Ale jaja. To gdzie jest Belur? O kurde. Tego chyba nie było w planie. Chyba nie. Zaraz się urwę. Złap się, szybko. Ale urwał. Ale to było dobre. Oj. Spoko loko. Kto tak kurwa mówi? Kto tak mówi w dzisiejszych czasach, kurwa, spoko loko? Nie, w drugą stronę, dawaj w drugą. Ła, to koło się obraca. Jezus Maria. O kurwa. Ci to, no ci to potrafi w takie kurwa klimaty. Dawaj. Tam nie miałem skakać. Tam. Okazuje się, że tam nie miałem skakać. No przecież... Nie, idę na dół, kurwa. O, jak jebnęło mi w twarz. Ja pierdolę. Nie chcę. O Jezu! Słuchajcie, ja wiem, że ja z tego wyjdę cało. Mam tego świadomość, a mimo wszystko i tak się denerwuję. I robię takie wow, jak lecą te rzeczy. Po prostu jest to tak świetnie zaskryptowane. I dużo talentu. Mega.
Hej. Dobra robota wspólniczka. Dobra robota. Piąteczka. Jest. Jak co to było? Nie potrafią piątki nawet przypisać. No teraz to się popisałaś. Udało się? Takie pytanko, czy... Tu nie było wodospadu? Już nie ma. No był. A to co takiego? Akwedukt. Zasilany wodą z wodospadu. Czyli... Niesamowite. To nasza sprawka? Tak jest. Wiesz... Ale to zaraz, ten akwedukt... Właściwie to moja. Jest nam potrzebny do czegoś? Zacznijcie się całować, no już. Słuchaj. Chciałem cię pocałować. Przepraszam, jeśli trafiłam w cząstkę. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, wracajmy do Warszawy. Mam wrażenie, że byście się polubili. Z kim, z Natanem? Uparty jak stary kozioł. Czy z jej ojcem? Natan lubi drakę. Ktoś na pewno zauważył, co tu się stało. Musimy myślisz? Się zmywać. Racja. Za mną. Dobra. Za kim? Za nią? Woda płynie w kierunku bramy. Chodźmy wzdłuż akweduktu. Dobra. Pójdę przodem. Pewnie będę się jeszcze napierdalał z tamtymi, co? Wow. Więc zalali całe miasto, żeby ochronić swoje tajemnice. Tak jest, tacy są sprytni. Ciekawe, czy żołnierze wiedzieli, że pełnią funkcję przynęty. Uczciwość nie zawsze popłaca. To dalej. Ludzie muszą być gotowi skoczyć za przywódcą hołdu. Zgadza się. Czy Asaf nie uświadomił swoich żołnierzy? Ha, na 100%. Ups. Może. Kurwa macie. Spójrz na mój zegarek. Zabrałem go tamtemu staruchowi z miasta. Nie chciał się z nim rozstać, baran jeden. Nie mogę ich dwóch na raz? Z lewej, a z prawej? Masz wątpliwości? Co to? Aha. Albo załatw omyt. Dobra robota. Na pewno jest ich tu więcej. Jasne. No dobra, wchodzimy na górę. Nad tobą. Orzesz! Orzesz! Nie gniewaj się. Nie gniewa się na pewno, bo już nie żyje. Oj. Zajebiście. Niech to szlak. O kurwa, co to jest? O kurwa. Szybko. Dobra, dobra, dobra. Kurwa, napierdala nas tam Asaf. Czy mamy go jakoś załatwić? Kurwa, niedobrze, niedobrze, niedobrze. O kurwa! Fuck! Oj, to nie był dobry skok. No co, Boże, Fraser, kurwa, spadłem do wodospadu jakiegoś, no. No dawaj, 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 kurwa mać! Dobra, słuchajcie, to było niepotrzebne, to było złe. Źle to rozegrałem, jeszcze raz. Nie mam granatu pod niego. No to co mam zrobić? To co mam kurwa zrobić?
Ja tu nie widzę żadnej alternatywy. Tu? Nie. No nie, zupełnie nie, bardzo nie, kurwa. Cholera, Fraser, coś ty zrobiła! Tak jest! Spierdalaj, spierdalaj! Kurwa, zajebał mnie, ale jak mnie zajebał, pistoletem w głowę uderzył. Nie trafi mnie, nie trafi mnie, nie? Dobra. Jak mogę tu wejść? Ktoś wie, jak mogę tu wejść? Tędy. Dobra. Spierdalamy, co, Fraser? Czy jak ci tam? Nie, to ja jestem Chloe Fraser przecież. Tamta się nie zginę. Zacięty dupę, niech się szlak! O kurwa, o kurwa, kurwa, kurwa! Którymi kurwa drzwiami? Gdzie ty jesteś, do chuja pana? Napierdalaj! Jeszcze raz! Tak jest, udało się i spadamy! O kurwa! Ups! Chyba tutaj nie wejdzie, co? O kurde! Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Cholera wie, ale przynajmniej nie na linii ognia. Miejmy nadzieję, gdzieś? Że jest jakieś inne wyjście. Tu jest skarbulek. Proszę bardzo, skarbulek w postaci sztyletu. I to nie byle jakiego, tylko bardzo ładnego sztyletu. Taki karambit trochę. To coś na podłodze, jak myślisz, do czego służyło? Proch? Wysypujesz tu proch i wypierdalasz to? Do niczego dobrego. Widzisz te koryta? Raczej nie płynęła. Nie, ten mrówki chyba szły, co? O. A tu ktoś był przywiązany, głowa. A nie, dobra, krew, okej. Dobra, krew tędy spływała. No dobra, to jakieś narzędzie tortur, co? No tędy nie przejdziemy, kurwa. Gdzie ty mnie prowadzisz? Tutaj. Chyba da się tędy przejść. No pewnie, że się da. Proszę bardzo. Przechodzę jak profesjonalista. Biedacy. Czy ja wiem? Wolałabym zgnić w celi niż umrzeć podczas tortur. Tak. I better die on my feet than keep living on my knees. Than keep on living on my knees. No dobra, to co, robimy podkop? Spójrz w górę. Przejdę tędy? Oczywiście, że przejdę. Słyszysz okay. To? Tak. Słyszę, coś tam słyszę. Wodospad, wodę jakąś? Tutaj, tak? Tutaj, widzę przejście. O kurwa mać! A mnie wychujał? Asaf! No i co z nami zrobicie? Co z nami zrobicie? Ała! 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 Oko siwy. No co ty? Chylę czoła. Mój ekspert przez tydzień nic nie znalazł. Fajnego masz eksperta. Nie tego, co trzeba. Dokładnie. Może. Patrz, jaki silny. Wiesz co? Pewien hojsalski poeta pisał o młodym królu. No jakim? Co okazał litość. I tak położył kres rytuału. Krespo. Ale starzy królowie wiedzieli, że postęp wymaga ofiar.
poświęcę. No, czyli ofiar. Tym karmisz swoich ludzi? Dobrze. No. W czasach wojny akweduktami płynęła krew razem z wodą. Ci, co nie chcieli walczyć, służyli za inspirację dla pozostałych. Domyślam się. Kurwa, jaki silny. Dobra, ale dwie damy radę, kurwa, dawaj. O kurwa, dawaj go, dawaj, dawaj dziada. Chodź, załatwmy to szybko. Oddawaj dysk. No, chodź. No. Nie ma lekko. Szlak. Ała, kurwa. Jesteś z siebie dumna? Tak, jestem z siebie dumna. Ja jestem z siebie dumna. Tak, no chodź. No, dawaj. Kurwa mać, niedobrze. Kurwa! Sam jesteś wolny. Widzisz, żeby móc rządzić, trzeba wpierw zasiać chaos. Ja ci kurwa dam chaos. Nie! Doprowadzę do tej wody. Chaos to chyba chujowy film Żuławskiego niestety. Młodego króla. Dawaj, trójkątem go zarżnij. Dawaj go, teraz, napierdalaj, dziada! O! Kurwa mać, gnoje! Ja ci dam kurwa sukin syn! Tak jest! O fuck! Oj, 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 oj. Piosenka młodych wioślarzy. Jak w Goonies trochę. Okej, to już widzę czego się mam złapać. Dziękuję. O kurwa. Aj, aj, aj. Żyjesz? Mhm. Tak. Chyba tak. Powoli. Leżałaś tak pół godziny. Serio? Tak pół godziny? A co w tym czasie się stało z tamtym? O nie. Szlak, Azov ma dysk. Poczekaj. Zbierajmy się. Ej, spokojnie, poczekaj. Możesz chodzić? A, bywałam na gorszych imprezach. Nie wątpię. Nie wątpię. Fajnie, że się ocknęłaś. Fajnie. Jest was dwie, tak? Tak. Okej, taki żarcik. Chodźmy po nasz dysk. No i broń. No i broń. No i broń. Cyk. Zmęczona Chloe, wkurwiona na Dean. Wszystko ich boli. A ja kończę ten film. Widzimy się w następnym przegrywie. Kolejny będzie tam z Uncharted. Znaczy nie kolejny będzie z Uncharted, ale w kolejnym odcinku z Uncharted, a jutro coś innego. No, to tyle panie koleżanko i kolego. Pa!